Gamer, oceń, jak się czujesz po tak świetnym obozie przygotowawczym? 2 miesiące, topowi zawodnicy, do tego jeszcze start i wygrana w ADCC. W porównaniu do tego, jak wcześniej, do wcześniejszych walk byłeś przygotowany? Znaczy wiesz, to będzie można ocenić po walce, jakby po różnicę na przykład, jak się przygotowałem do wcześniejszych walk, a jak się przygotowywałem teraz w Stanach. Oczywiście ja byłem tam 2 miesiące, to też nie zmienią mnie jako zupełnie nowego zawodnika z zupełnie nowym arsenałem technik i tego. Ale przede wszystkim co zyskałem, to bardzo dużą pewność siebie trenując w Stanach, bo robiłem na przykład z Justinem Poirierem, robiłem z Markiem Diakese, z Willem Brooksem robiłem, z Colbym Covingtonem robiłem. Bardzo dużo robiłem z nimi tych treningów. No i widzę, jak wypadałem na ich tle na przykład, albo jak oni na moim tle wypadali. Dlatego bardzo dużo pewność siebie zyskałem. Bardzo wiele takich niuansów, szczegółów zostały pozmieniane w mojej grze parterowej, zapaśniczej i oczywiście stójkowej. Także ja jestem mega przeszczęśliwy z wyjazdu. Dla mnie to był strzał w dziesiątkę. No a jak to wszystko wyszło, jak przebiegły przygotowania, no to zobaczymy już za tydzień. Skąd ta decyzja o wyjeździe do ATT? To było tak nagle podjęte, czy po prostu wskutek tych wszystkich perturbacji klubowych? No raz może, że wskutek tego wszystkiego, bo nie było to wszystko unormowane, a ja miałem dość szybko jeszcze walkę. Ale z drugiej strony też podszedłem do tego tak, jeżeli masz swoją firmę i chcesz w nią inwestować, to dokupujesz nowego tira. To tak samo ja swoją firmę dokupiłem nowego tira, wyjeżdżając do Stanów po prostu, dodając nowego impulsu, z nowymi trenerami, z nowymi sparring partnerami. No i chciałem po prostu tego. Od zawsze mówiłem, że będę chciał wyjechać, zobaczyć jak oni trenują, jak oni tam walczą i jaki mają poziom. No i w końcu przyszedł ten czas, żeby podjąć tą decyzję, no i pojechałem tam. Trenerzy zmodyfikowali troszeczkę trening pod ciebie tam, pod twoje przygotowania, czy raczej to było tak, że wszyscy pracują i po prostu łapałeś to, co tobie było potrzebne? Nie, jeden trening był rano grupowy, ogólny taki dla wszystkich zawodników prowadzony, a wieczorem żeśmy pracowali indywidualnie. I została troszkę zmieniona moja gra, ale mówię, nie aż tak bardzo. Gdybym siedział tam rok, 2 lata, to wtedy pewnie wróciłbym innym zawodnikiem. Teraz zostały pozmieniane detale, szczegóły tylko takie, które myślę, że będą widoczne w tej walce. Indywidualnie pracowałem z Mike'em Brownem, ze Steve'em Moko pracowałem, czyli to są trenerzy parterowi, zapaśnicy. Z tego względu, że no mój przeciwnik teraz, Grzesiu Szulakowski, no jest zapaśnikiem, jest parterowcem, dąży tylko do walki w parterze. Także no musiałem mocno skupić się na tych płaszczyznach po prostu, ale nie zaniedbywałem stójki, dużo robiłem tarć, dużo robiłem sparingów, dużo robiłem zadaniówek stójkowych, także jestem przygotowany w każdej płaszczyźnie. No, wydawałoby się ATTT Ameryka w ogóle za wielką wodą, nie tutaj w kraju, a Joasia Jędrzejczyk, Helt, Marcin, potem Skiba był też, no pełna ekipa tych Polaków, Salim Tuari też był, więc chyba się czuło taką fajną atmosferę, nie czuło się go, że się gdzieś tam na wyjeździe. Nie, tam fajnie żeśmy w ogóle się nie umawiali między sobą, a żeśmy fajnie się zgrali, że każdy poleciał do tych Stanów i chciał tam trenować, także polecieliśmy każdy innym samolotem i spotkaliśmy się na dobrą sprawę na miejscu. No Marcin Held był 2 tygodnie, Daniel Skibiński też byli 2 tygodnie, także malutko, ale bardzo intensywnie spędzili ten czas i bardzo fajnie, żeśmy to wykorzystali. Cieszę się, Salim Tuharli był cały mój pobyt, czyli cały ten camp 2 miesiące. Bardzo dużo mi pomagał, bardzo wiele jemu zawdzięczam i również on będzie w moim narożniku, bo jest to oczywiste, żeśmy spędzili cały okres przygotowawczy. Cały okres on tak jakby też naśladował tego Szuliego. Także dużo mi pomógł mentalnie i fizycznie. Także ja jestem przeszczęśliwy. No i to, co powiedziałeś, nie byłem tam sam, czyli jako jedyny Polak, tylko było nas tam więcej. Byliśmy jedną fajną, zgraną ekipą, tam po prostu razem się trzymaliśmy. No i bardzo fajnie, sympatycznie to przebiegło. No czas minął, byłem tam 2 miesiące, a minęło to jak 1 tydzień. Zdarzyło się, że kiedyś 2 miesiące się przygotowywałeś bez Borysa? Nie, no pierwszy raz to się tak zdarzyło, że byłem bez Borysa. No jak wytrzymałeś? No jakoś dałem radę. Nie, było ciężko, ale sobie poradziłem. No Borys też w tym okresie był po walce, był też na wakacjach, też stąd między innymi była ta decyzja, że muszę gdzieś wyjechać, coś zmienić, no bo on był po walce, był na roztrenowaniu, to też nie chciałem go od razu zaprzątać do tego, żeby wracał na matę i od razu ciężko ze mną trenował, bo nie o to w tym chodzi. Będzie w moim narożniku? Jeszcze nie wiadomo do końca, ale chyba tym razem nie będzie Borysa, bo on tu trenował na miejscu, on przygotował się z innymi chłopakami, też gala wypada w tym samym terminie, ale w innym miejscu.
No i tak żeśmy doszli do wniosku po prostu, skoro on tu trenował z chłopakami, no to on pojedzie tam, a skoro ja trenowałem z chłopakami tam na miejscu i mamy jakiś tam plan taktyczny przygotowany, no to tym razem pójdziemy tu. Choć decyzja jeszcze nie jest zapadnięta na 100%, że przed samą galą zdecydujemy, jak to jeszcze pójdzie. W międzyczasie wspomniałeś Grzegorza Szulakowskiego. Gdybyś mógł sklasyfikować go jako swojego rywala w stosunku do tych, z którymi się mierzyłeś. To jest najlepszy rywal, to jest średni rywal. Jak to widzisz w ogóle? Czy w ogóle takie, powiedzmy, klasyfikacje przyjmujesz? Nie, no wydaje mi się, że nie ma co klasyfikować tam. Ja tam trenowałem z zawodnikami z UFC, którzy są czołówką, którzy wygrywają z UFC na przykład. Są bardzo, na przykład, bardzo dobrymi zapaśnikami, co wygrywają zawody zapaśnicze w koledżach, tam zawody w Ameryce, na przykład w Stanach, w swoich jakichś tam Stanach. Także myślę, że nie ma tego co porównywać, klasyfikować nawet, że no wydaje mi się, że tamci moi sparing partnerzy byli dużo mocniejsi niż mój rywal. Byli tacy, którzy sprawiali mi problem, ale byli tacy, którzy nie sprawiali mi problemu. No miałem zróżnicowany poziom. No mówię, jestem psychicznie i bardzo pewny siebie, bardzo dobrze przepracowałem ten okres i taki też wychodzę w sobotę, w najbliższą sobotę już. Psychicznie ready, a jak powiedz, aklimatyzacja przebiegła teraz? Będziesz już w 100% przygotowany, jeśli chodzi o sobotni występ? To już jest wszystko ok i powiedzmy też sztab jest dopięty na ostatni guzik? No dlatego wróciłem 2 tygodnie wcześniej do kraju, żeby się zaklimatyzować, zrobić spokojnie wagę. Gdyby nie było tego, pewnie prosto z Ameryki bym przyleciał na KSW i po prostu zawalczył, ale nie chciałem ryzykować, bo jest to mój pierwszy wyjazd do Stanów, pierwszy raz tak długi i nie wiedziałem, jak mój organizm zareaguje. Aczkolwiek jestem już prawie tydzień, i czuję się bardzo dobrze, przesypiam normalnie całe noce, w ciągu dnia nie jestem zmęczony, normalnie pracuję. Także myślę, że aklimatyzacja przebiegła bardzo dobrze, zostało mi tylko jeszcze zrobienie wagi. No i dobre zaprezentowanie się w klatce. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo. Bye.